Główne założenie, które przyświecało konkursowi, to jest przede wszystkim zdopingowanie czy zainspirowanie beneficjentów regionalnego programu operacyjnego do tego, żeby chwalili się swoimi projektami, no przy okazji pokazywali, że bez wsparcia Unii Europejskiej, bez wsparcia środków, którymi zarządza na poziomie regionu marszałek województwa, te projekty często nie byłyby możliwe do zrealizowania. Staraliśmy się, żeby wyróżniać tych, którzy odchodzą od tych podstawowych form na rzecz rozwiązań oryginalnych. Bardzo ważnym też kryterium była sama formuła, która została przyjęta przy promocji, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. Mamy projekty, które starały się faktycznie te narzędzia, na przykład społecznościowe w postaci różnych portali albo różnych rozwiązań technologicznych nawet, wykorzystywać do tego, żeby pokazywać życie projektu. Nie tylko efekty końcowe, ale również to, w jaki sposób projekt był realizowany. To się podobało kapitule konkursu i to jest, mamy nadzieję, duża inspiracja również dla innych, zachęta do tego, żeby swoje projekty również pod tym kątem przeanalizować i starać się je promować w sposób właśnie oryginalny. Podobało nam się na pewno wiele rozwiązań, wiele projektów, natomiast na pewno wybijał się jeden zrealizowany przez podmiot prywatny, firmę, która zajmuje się produkcją energii elektrycznej z wiatru. W 2011 roku zainteresowaliśmy się możliwością pozyskania dofinansowania na realizację tego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W naszej firmie wyznajemy taką zasadę, że chcemy być dobrym sąsiadem dla tych lokalnych społeczności, w których budujemy farmy wiatrowe, wobec czego wpadliśmy na pomysł wypromowania tego projektu z uwzględnieniem oczywiście wszystkich wymagań instytucji zarządzających regionalnym programem operacyjnym. Nazwy turbin zostały wymyślone przez dzieci ze szkół podstawowych z gminy Białogard, jak i z samego Białogardu, które brały udział w konkursie na imiona turbin. Był to też konkurs twórczy. Te dzieci mogły przedstawiać swoje prace, nie tylko plastyczne, ale również wykonane ręcznie, dotyczące tematyki związanej z farmami wiatrowymi. Te nazwy są związane z klubami sportowymi, które są zlokalizowane w Białogardzie. Jeżeli chodzi o klub Iskra, no to rzeczywiście jest taki klub w Białogardzie. Tak też została nazwana jedna z naszych turbin wiatrowych. Druga turbina nosi nazwę Herkules.